Hej wszystkim, tu czy witam was w kolejnym odcinku na moim kanale I na samym wstępie chcę was przeprosić za to, że pomiędzy tym filmem a poprzednim była dość spora przerwa czasowa Ale niestety nie jest to zależne ode mnie Mój komputer postanowił się troszkę popsuć i musiałem instalować cały system od początku Miałem jeszcze troszkę inne problemy, ale udało mi się jakoś je rozwiązać Niestety straciłem moje ważniejsze pliki, mimo tego, że je zapisałem na pendrive'ie Między innymi straciłem praktycznie gotowy film, który aktualnie oglądacie i nagrywam go od nowa Także mam nadzieję, że ten film po raz kolejny jakoś uda mi się nagrać na tyle dobrze, żeby móc go wstawić na kanał w miarę szybko. Jak pewnie widzicie po tytule, dzisiejszy film będzie w tematyce Monster High, tak samo jak dwa poprzednie, ale ostatnio w community Monster High dzieje się dość sporo, a ja też widzę, że bardzo lubicie filmy o tematyce Monster High, więc skoro wam się podobają, to ja będę je nagrywał. A dzisiaj przedstawię wam 10 niedocenionych alek Monster High. W filmie pomogły mi osoby z grupki Starsze na Facebooku, więc jeśli jeszcze tam jesteście, ja to zapraszam. I już bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Pierwszą lalką, która jest według mnie i was dość mocno niedoceniona to Wandala z filmu Szkoła Duchów. I muszę przyznać, że uwielbiam film. Ma naprawdę fajną fabułę, animacja też wygląda w tym filmie bardzo dobrze i tak jak sporo osób przeleje za Kiyomi albo za Rochelle z tego filmu, to wydaje mi się, że mało kto mówi właśnie o Wandali, a jej lalka ma naprawdę super detale. Tak jak i proteza, która jest zakończona butem na obcasie. Jakby ja będę go nie wymyślił. Widać, że jej postać jest przemyślana i nie jest na odczep się tak samo jak jej lalka, więc zapewne nie rozumiem, dlaczego tak mało osób o niej mówi. A myślę, że powinno się o niej mówić częściej, bo na to zasługuje. Kolejną lalką, ale i też postacią jest Operetta. I wiecie, patrząc na to, jak bardzo popularna jest postać Cleo, Frankie, Draculory, Claudine, czy nawet Robeki czy Spectry. to mało kto chwali się tym, że lubi Operettę, albo że jest wielkim fanem Operetty i że jest to jego ulbna postać. Tak samo jak w przypadku mandali ma naprawdę fajne detale. Takie jak jej blizna, twarzy, czy też tatuaża. Ja osobiście mam tylko jedną lalkę Operety, Jest to operetta na wrotkach. Nie mam jej podstawowej lalki, ale mam w planie ją kupić, ale chcę ją od początku kupić kompletną z pierścionkiem, ze wszystkim co ma. Napiszcie w komentarzu co wy myślicie o operetcie. Czy jest waszą ulubienicą? Czy traktujecie ją jak zwykłą postać poboczną w Monster High? Napiszcie o tym, jestem ciekaw. Kolejną i trzecią lalką jest lalka postaci męskiej, więc tutaj mogą być drobne schody bo wiem, że nie każdy lubi męskie lalki. Ja osobiście je lubię, nie są aż tak złe, przynajmniej niektóre. Mowa tutaj o Finaganie. I szczerze, ja się przyznam, ja zapominam, że ta postać istnieje. Naprawdę ta postać jest tak zapominana, tak mało się o niej mówi, że ja sam o niej zapomniałem. I kiedy ktoś mi napisał w komentarzu o tej postaci, to miałem takie, kto to był? Bo ja naprawdę usunąłem tą postać z mojej pamięci. Co do samego designu postaci, jest on. Okej, okay, nie jest on najlepszy, ale nie jest też najgorszy według mnie. I Powtórzę to jeszcze raz według mnie. Napiszcie w komentarzu, co Wy o nim sądzicie, czy wam się podoba, czy nie, ale naprawdę ma mega fajną lalkę. Jego ogon ma naprawdę super artykulację, i chciałbym, żeby aktualne lalki z Renek, czy z Barbie, czy z innych film miały taką artykulację, bo naprawdę jest mega ruchome i wygląda naprawdę super. I szczerze aż mi głupio, że ja zapomniałem o tej postaci, ale myślę, że nie jestem jedyną osobą, która o tej postaci zapomniała. Naprawdę. Przynajmniej mam taką nadzieję, że nie jestem jedyny. Kolejną czwartą lalką jest lalka Viperin. I o mój Boże, Viperin. Jest śliczną lalką, naprawdę. Uwielbiam po prostu to, jak wygląda. I wiem, że często w tych filmach się powtarzam, a ta lalka ma naprawdę fajny design i detale. Naprawdę. Nie wiem, kto był odpowiedzialny za jej design, ale ta osoba się mega postarała. I według mnie Viperin powinna stać tak samo wysoko jak Elizabeth, a tak nie jest, więc czemu? Kolejną i piątą lalką jest lalka Guli. I ogólnie mógłbym tu powiedzieć o każdej lalce Guli, ale chcę wyjątkowo skupić się na tej jednej lalce z serii. Sweet Screams i nie wiem czemu, ale zwyczaj z tej serii najczęściej tą najbardziej nahypowaną lalką jest lalka Draculory i Franki, a Gulia jest na końcu. I w sumie nie tylko Gulia, bo jest jeszcze jedna lalka, ale tę lalkę zostawimy sobie na kolejny odcinek. Naprawdę lalka jest roczna, jest fajnie zrobiona, podoba mi się, naprawdę. I teraz sobie mówiłem, że troszkę was okłamałem i że nie będzie dokładnie 10 lalek, tylko będzie 5 lalek i 5 serii lalek, także przepraszam, ale 10 do 10 to jest ważne. I pierwszą serią, w którą chcę poruszyć jest seria Picture Day, może nie jest ona aż tak super niedoceniona, ponieważ dużo lalek jest poszukiwane, ale cały kształt serii według mnie jest mega niedoceniony. Oczywiście były troszkę gorsze lalki, przykładowo nie jestem wielkim fanem draculory z tej serii, ale jestem mega wielkim fanem jej pudełka i tego, że na fotografii na pudełku draculory nie widać, co jest mega urocze, ale wracając do całej serii, jest mega fajna, mega dobrze wygląda. Może nie powiedziałbym, że jest tak samo dobre jak wersje podstawowe lalek, ale jest okej, okay. to jest jest fajna seria. Bardzo fajna. Kolejną serią jest seria lalek Swim Class i powiem wam szczerze, że aktualnie brakuje mi serii lalek takich typowo basenowych, plażowych. Jakiś czas temu Rainbow High wydała taką linię lalek i były bardzo fajne i spoko, ale brakuje mi czasów, kiedy Barbie wydawała takie lalki. Naprawdę. Owszem, kiedy takie lalki wychodziły, to zazwyczaj były to lalki bardziej budżetowe i tak samo było w przypadku Monster High i wydaje mi się, że serii Swim Class wyszły chyba trzy edycje i każda ta edycja w swój sposób była naprawdę Mega fajnie zrobiona. I w przypadku Monster High często te serie budżetowe miały fajne elementy, mimo tego, że nie były jakieś super jakościowo i były troszkę tańsze, to wciąż wyglądały super i mam nadzieję, że kiedy Monster High wróci, serie budżetowe będą zrobione tak samo jak kiedyś. Że owszem, była to budżetówka, ale wciąż warte swojej ceny, która nie była zwykłym kawałkiem plastiku z nadrukowanym ubrankiem. Mowa o tobie, Barbie. Kolejną i trzecią serią zostały nam jeszcze dwie serie. Jest seria, którą mega boję się wymawiać, bo boję się, że wymówię to źle. Seria Geek Shriek, chyba dobrze to powiedziałem, mam nadzieję, że nie mówiłem tylko źle, bo niektóre nazwy z Monster High nie przerażają po prostu. I tak, ta seria jest mega mocno budżetowa i to widać, ale ma kilka fajnych designów. Podoba mi się lalka Franki, w tej serii Franki ma grzywkę, a grzywka robi u Franki bardzo dużo. Kati też nie wygląda źle w tej serii, jest mega urocza. Gulia jest do tej serii stworzona, co mogę powiedzieć. Z tej serii mam tylko i wyłącznie lalkę Abby. Mamy ją w pudełku. Podoba mi się to, że w tej serii zobaczyliśmy Gigi, bo często jej nie widzimy. Może nie jest to najlepsza seria, ale wciąż jest mega fajnie zrobiona i myślę, że zasługuje na uznanie. Kolejną serią, którą chcę troszkę poruszyć, jest serial z Carnival. I dużo Lek z tej serii nie mamy, ale muszę powiedzieć, że jestem zauroczony alką Sklite. Wygląda uroczo. Klot też nie wygląda tu źle, chociaż były lepsze dni. Dark Colora też jest ok. Tak samo jak w przypadku poprzedniej serii, może nie jest to seria najlepsza, ale naprawdę Według mnie zasługuje na jakieś uznanie, bo pomysł był ciekawy, może nie wykorzystali go całkowicie w 100%, ale jak na serię play Nową, jest naprawdę okej. Okay. I ostatnią serią na dzisiaj jest serialek z filmu Upiorki rządzą. Jeśli chodzi o same lalki, mam trochę relację, kocham nienawidzę. Miałem Franki i jest ładną lalką, ale ją sprzedałem i szczerze nie żałuję, chociaż pewnie długo znowu ją kupię, ponieważ mam w planie zebrać większość lalek Franki, ponieważ jest to moja ulubiona postać dzieciństwa. No może nie wszystkie, bo nie mnie na te super ekskluzywne San Mikony, ale myślę, że ją my odkupię za jakiś czas. Jeśli chodzi o te lalki, widać, że bardzo chcieli zrobić z nich takie drogie lalki, które wyglądają drogo i bogato. Czy im to wyszło do końca? Nie jestem pewien. Jeśli chodzi o sam film, to do filmu mam sentyment, ponieważ jeden film był mega dobrze zrobiony, napisany, ale też ten film opisałem na swojej maturze rok temu i zajiczyli mi ten temat. Także tak, film jest spoko, lalki są ok. Ale jeśli mam połączyć dalki film, to myślę, że ta seria jest naprawdę warta uwagi i że jest naprawdę też dość mocno, niedocenioną serią lalek. I tak, to było tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Podejrzewam, że pojawi się kolejna część tego filmu, ale nie jestem pewna. ponieważ komentarzy było dość sporo. I ja sam w głowie mam kilka lalek i serii, które są mocno niedocenione i zapomniane, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Być może jednak stwierdzę, że tego nie będzie. Ale napiszcie, co myślicie w komentarzu. Bardzo wam dziękuję za dotrwanie do końca, jeśli to zrobiliście, mega cieszę. Jeśli dłużej jesteś, to daj łapkę w górę pod tym filmem i subskrybuj mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz, bo to serio motywuje. I tak, dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że Wam się spodobało. To tyle. Cześć na razie, papa. Pa. Widzimy się wkrótce.